Witajcie! Zapraszam na kolejny odcinek Porad Fitatu. Tym razem opowiem o tym, jak prawidłowo bilansować posiłki. Zacznę od najczęściej popełnianych błędów, które demotywują nas do regularnego prowadzenia planu żywieniowego. Opowiem krótko o piramidzie zdrowego żywienia rekomendowanej przez Instytut Żywienia i Żywności, o tym, co powinno znaleźć się na Twoim talerzu oraz o funkcjach aplikacji, które ułatwią Ci bilansowanie posiłku. Jeżeli jesteś ciekawy, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka oraz wpisz komentarz. Ja mam na imię Klaudia, jestem dietetykiem Fitatu i zapraszam na dalszą część. Na początek opowiem o najczęściej popełnianych błędach, jakie robimy w trakcie wprowadzania nawyków żywieniowych. Część z nich ja również kiedyś robiłam. Pierwszy błąd to ustalenie złej kaloryczności, czyli diety niskokaloryczne. Okazuje się, że jednak 1000 kilokalorii to jest bardzo mało i trzymanie takiej kaloryczności jest bardzo trudne, ponieważ niewiele możemy jeść, cały czas czujemy się słabo, czujemy się rozdrażnieni i nie mamy ochoty na nic, a potem sięgamy po niezdrowe przekąski i właściwie na tym się kończy, że się nie udało. Dlatego tak ważne jest ustalenie odpowiedniej kaloryczności. Jak to zrobić? Dowiesz się z naszego pierwszego odcinka. Błąd numer dwa, czyli stosowanie diety eliminacyjnej, na przykład diety bezglutenowej czy bezlaktozowej. Tak naprawdę, jeżeli wcześniej jadłeś te produkty i nie masz żadnych wskazań lekarskich czy od dietetyka, nie musisz eliminować grup produktów. Dodatkowo, jeżeli robisz to samodzielnie, może dojść do niedoborów niektórych witamin czy składników mineralnych, dlatego nie jest to konieczne. Punkt numer 3. Wiara, że suplementy diety zmienią Twoje życie i zastąpią posiłki i tak naprawdę nie musisz nic robić, tylko przyjmować tabletki. Niestety, ale tak to nie działa. Nie ma suplementu diety czy leku, który sprawiłby, że osiągniesz swoje cele dietetyczne. Jest to po prostu strata pieniędzy i wcale nie musisz ich kupować. Błąd numer 4, czyli stosowanie tak zwanych superfoodsów. Ja też kiedyś je stosowałam. Pamiętam, że kiedyś była bardzo popularna spirulina, która miała taki właśnie tytuł superfoodsa, czyli zdrowej żywności i stwierdziłam, że skoro ja będę jej używała, to moje nawyki żywieniowe są już ok. Niestety tak wcale się nie dzieje, a już pomijając fakt, że smak tych koktajli trochę przypominał smak takiego mułu rzecznego, sprawiło, że się strasznie zniechęcałam do zmiany tych nawyków żywieniowych, po prostu mi to nie smakowało. Tak naprawdę nie ma superfoodsa i to, czy zjesz jabłko czy banana, jest równie zdrowe jak inne produkty nazywane superfoodsami. One też dostarczają witamin i składników mineralnych i wcale nie musisz się katować produktami, których w ogóle nie lubisz. Kolejny punkt to pamiętam, że zmieniając moje nawyki żywieniowe, szukałam informacji w internecie, czytałam bardzo dużo blogów czy forum i często posiłki, które były tam proponowane, były robione z produktów, które nie były ogólnodostępne, a ich szykowanie wymagało poświęcenia wielu godzin i też produkty, z których były robione, to raz, że nie były dostępne, a dwa, że były bardzo drogie i strasznie mnie to zniechęcało do podjęcia zmiany moich nawyków żywieniowych na zdrowe. Jak bilansować posiłki? Pamiętaj, że dieta nie powinna być dla Ciebie katorgą, tylko przyjemnością. Dlatego wybieraj produkty, które lubisz, które są ogólnodostępne i nie musisz wydawać milionów. Nie musisz też godzinami stać w kuchni. Według piramidy żywienia, która jest rekomendowana przez Instytut Żywienia i Żywności, podstawą naszej diety powinny być warzywa i owoce, ale z przewagą warzyw. Fundamentem naszej diety powinny być również produkty pełnoziarniste, jak na przykład pieczywo, kasze, ryże, makarony czy płatki. Kolejną grupą produktów, która powinna być w naszym jadłospisie, to nabiał. Tutaj rekomendowane są dwie szklanki mleka, które możesz zamienić na przykład na jogurty, maślanki
kefiry od czasu do czasu ser. Kolejna grupa, która powinna być w naszym jadłospisie, ale mimo wszystko powinna być ograniczona, to mięso. W szczególności powinniśmy ograniczyć mięso czerwone oraz produkty mięsne. Tak maksymalnie powinniśmy je spożywać pół kilo na tydzień. Bardziej rekomendowane są ryby, w tym tłuste ryby morskie, jaja czy nasiona roślin strączkowych. Na samej górze piramidy jest olej i orzechy. Są to produkty, które powinniśmy ograniczyć w naszej diecie, ale nie całkowicie wyeliminować. Powinniśmy stosować głównie oleje roślinne, najbardziej do na przykład sałatek. Warto również się przyjrzeć, jak wygląda talerz żywieniowy. Patrząc na ten talerz, powinno być tak, że połowa naszego talerza to powinny być warzywa, 1/4 powinny stanowić produkty zbożowe, czyli jakieś kasze, ryże czy makarony. Natomiast 1/4 talerza to są pozostałe produkty, czyli mięso, ryby, jaja, strączki. I tak powinniśmy też mniej więcej komponować swoje posiłki. A teraz, jak w łatwy sposób bilansować nasz jadłospis? Wystarczy wejść do aplikacji Fitatu i pierwsze co, musimy ustalić ilość spożywanych posiłków. Ile powinieneś jeść posiłków, to zależy, jaki styl życia prowadzisz, czy masz dodatkowe treningi, czy też nie. Ale ogólne zasady są takie. Pierwszy posiłek powinien być zjedzony maksymalnie do 2 godzin od przebudzenia, kolejny w odstępach 3-4 godzin, a ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Więc jeżeli kładziesz się spać o godzinie 24, twój ostatni posiłek powinien być tak 21-22. Gdzie znajdziesz ustawienia posiłków? Wystarczy, że klikniesz w więcej ustawienia, układy i godziny posiłków i w tym miejscu możesz wybrać ilość posiłków oraz spisać godziny, w których powinieneś je spożyć. Następnie możesz skorzystać z naszych propozycji posiłków, które są układane m.in. na zaleceniach i rzecz. Nasza baza posiłków jest naprawdę bardzo duża i codziennie ją aktualizujemy. Nasze posiłki znajdziesz tutaj w kategorii przepisy. Wystarczy, że klikniesz w ikonkę z czapką kucharską i pojawią się nasze propozycje. Polecam również korzystać z filtrów i łatwiej w ten sposób znajdziesz propozycje posiłków, na które masz ochotę. I na przykład chcesz przygotować posiłek na szybko, więc dajesz czas przygotowania 10 minut tutaj na dole. Dajesz zastosuj i pojawiają się tylko takie posiłki. Jeszcze łatwiej w układaniu jadłospisu pomoże Ci funkcja wybór menu, która jest też tutaj na dole. Po jej kliknięciu masz do wyboru kilka menu. Ja akurat wybrałam menu balance, ponieważ lubię, jak moja dieta jest różnorodna. Pojawi się taki niebieski link pod nazwą posiłku i klikając ten link pokażą się propozycje posiłków, które pasują do Twojej kaloryczności. Wystarczy, że wybierzesz jeden z nich i wstawisz go do swojego planera. W ten sposób będzie Ci dużo łatwiej układać jadłospis, a nasze propozycje posiłków są właśnie zgodne z zaleceniami. Mam nadzieję, że to nagranie pomogło Ci w bilansowaniu posiłków, a ja zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym będę mówiła o mitach dietetycznych, na przykład czy łączenie pomidora i ogórka to jest naprawdę życie na krawędzi i czy kobieta, która karmi piersią, może jeść truskawki. Jeżeli jesteś ciekawy, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i zachęcam do lajkowania i komentowania tego odcinka.